Kłaniam się Państwu serdecznie. Moje nazwisko Romański Paweł i będę dzisiaj moderatorem dzisiejszej konferencji prasowej organizowanej przez partię Konfederacja Wolność i Niepodległość. Tematem dzisiejszego spotkania będą wybory samorządowe w Grudziądzu. Głos oddaję naszemu prezesowi okręgu, panowi Marcinowi Łasińskiemu. Szanowni Państwo, już 7 kwietnia czekają nas wybory samorządowe. Konfederacja jako ogólnopolska siła polityczna będzie wystawiała swoich kandydatów do wszystkich szczebli wyborów samorządowych, do rad powiatów, gmin, rad miasta i oczywiście sejmików wojewódzkich. Na szczeblu ogólnopolskim zostało zawarte ogólnokrajowe porozumienie z bezpartyjnymi samorządowcami i kandydaci do sejmików z ramienia Konfederacji będą właśnie startowali z takiego komitetu koalicyjnego Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Jednak w kwestii niższych szczebli samorządowych mamy tutaj dużo szerszą autonomię i jako Konfederacja uważamy, że samorządy powinny być oddane obywatelom i powinni w wyborach samorządowych pierwszeństwo mieć osoby działające lokalnie, społecznicy, aktywiści miejscy, osoby działające w lokalnych miejskich stowarzyszeniach. Dlatego nasi kandydaci Konfederacji w tych niższych szczeblach będą zawiązywali różnego rodzaju koalicje w ramach ruchów miejskich, stowarzyszeń, czy też startowali z własnych komitetów. Z tego samego punktu widzenia wyszliśmy również w naszym mieście Grudziądzu, gdzie już od ubiegłego roku prowadzimy szereg rozmów, również z bezpartyjnymi samorządowcami, ale także z byłymi działaczami Pawła Kukiza, Kongresu Nowej Prawicy, ale przede wszystkim z naszymi lokalnymi społecznikami, ruchami miejskimi, stowarzyszeniami grudziąckimi w celu budowy dużego komitetu. Na dzień dzisiejszy jesteśmy już o krok przed porozumieniem w sprawie budowy bardzo dużego centrum prawicowego komitetu, który będzie w stanie wygrać wybory w naszym mieście w Grudziądzu. Zależy na tym, abyśmy zbudowali tak szeroką koalicję, która będzie w stanie wygrać wybory i odsunąć obecną koalicję rządzącą w Grudziądzu i prezydenta Macieja Glamowskiego. Zależy nam na Grudziądzu, który będzie się silnie, szybko rozwijał, będą prężne inwestycje, ludzie młodzi będą zostawali w naszym mieście i będą mogli znaleźć godną pracę, a nasze miasto będzie się rozwijało. Oddam teraz głos koledze Pawłowi. Naszymi priorytetami Konfederacji jest po pierwsze ochrona przede wszystkim przedsiębiorców i pracowników. Chcemy się skupić na po pierwsze innowacjach, po drugie stworzenia sprzyjającego środowiska biznesowego, aktywizacji w zakresie właśnie zakładania przedsiębiorstw oraz ochronę prowadzenia tego biznesu na naszym lokalnym rynku poprzez chociażby zmniejszanie regulacji, które są wprowadzane w naszym mieście, czy też obniżkę podatków. Uważamy, że w ramach właśnie budowy jednego dużego frontu centroprawicowego z lokalnymi stowarzyszeniami jesteśmy w stanie stworzyć konkurencyjną gospodarkę lokalną, która jednocześnie będzie ochraniała interesy naszych przedsiębiorców, biznesmenów. Szanowni Państwo, na pewno naszymi priorytetami będą również interesy kierowców i mieszkańców. To znaczy zależy nam na bezpiecznej i dobrze funkcjonującej infrastrukturze drogowej, szczególnie poprawie infrastruktury dróg osiedlowych, które są w niektórych miejscach naszego miasta niestety w opłakanym stanie. Będziemy również sprzeciwiać się rozszerzaniu strefy płatnego parkowania, tak? Ponieważ jest to tak naprawdę nakładanie kolejnych podatków na naszych mieszkańców. Resztę, myślę, naszych kwestii programowych przedstawimy pewnie w przyszłym tygodniu. Jeśli są jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Kim Państwo chcecie tworzyć to porozumienie? Mówi Pan szeroko pojęte. Czy mamy już tak naprawdę w to nasze porozumienie będzie wchodziło szereg grudziąckich inicjatyw i stowarzyszeń. Ja na ten moment jeszcze tego nie ujawnię, ale proszę o chwilę cierpliwości do przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu będziemy informowali o tym, jakie stowarzyszenia, jakie siły będą wchodziły w skład tego komitetu, ale będzie to na pewno dość duży komitet, który jestem przekonany, że prowadzi liczną grupę radnych i będzie miał szansę powalczyć o zwycięstwo, jeśli chodzi o prezydenta naszego miasta. Czyli kandydata na prezydenta też Państwo będziecie? Oczywiście. Oczywiście, tylko zaznaczam, że będzie to kandydat stricte lokalny,
bezpartyjny i kandydat, który będzie po prostu wspólnym kandydatem wszystkich tych środowisk. Czas na zgłaszanie komitetów już minął. Pan mówi cały czas enigmatycznie, co mamy teraz sobie wyszukać, jaki to jest komitet, no bo to no po co zrobiliście tę konferencję, no to właściwie jest żadna informacja, startujemy, ale nie wiem skąd. Szanowni Państwo, oczywiście mamy tutaj założonych kilka komitetów, jest też kilka komitetów w Grudziądzu. Nie jest wielką tajemnicą też, że rozmawiamy z czasem Grudziądza. Tak jak wspomniałem, jest też kilka innych stowarzyszeń, które też jakby wchodzą w skład tych rozmów, ale nie będziemy teraz na ten moment, na dzisiaj jeszcze tego ujawniać, ale myślę, że w przyszłym tygodniu wszystkie karty zostaną odsłonione. Ilu kandydatów na radnych będziecie wystawiać w ramach tego czy innego komitetu? Naszym celem jest to, aby też w Grudziądzu mamy 4 okręgi wyborcze, więc na pewno z ramienia Konfederacji będzie 4 kandydatów. I liczymy też właśnie, że minimum na tych 4 radnych, ale zobaczymy też, bo oczywiście bierzemy pod uwagę, że komitet będzie miał większą liczbę radnych, ale chcielibyśmy na pewno, żeby tych kilku radnych było z ramienia Konfederacji. Jeżeli odmówić od Grudziądza, to tak jak Pan wspomniał, jest to też zbiorowa kilku jakby stowarzyszeń, kilku ośrodków. Wy będziecie w stanie wystawić jednego kandydata na prezydenta, o którym będziecie też mogli powiedzieć, że to jest Wasz kandydat? Myślę, że tak. To znaczy, no, polityka jest to sztuka pewnego rodzaju kompromisu, tak? Szczególnie tutaj, jeśli chodzi o politykę miejską, która jest zgoła inna od tej polityki ogólnokrajowej. Więc myślę, że jesteśmy w stanie wypracować wspólne po prostu priorytety nasze programowe, co do których jesteśmy w stanie się zgodzić. Nie będziemy wchodzić przecież tutaj w jakieś kwestie światopoglądowe, jeśli chodzi o wybory samorządowe, bo nie jest to tematem tych wyborów. A czy Pan bierze pod uwagę swoją kandydaturę też? Nie ujawnię jeszcze tego, ale też były takie propozycje, ale poczekamy do przyszłego tygodnia. Dlaczego Państwu zależy, bo Pan tak powiedział, na odsunięciu od władzy prezydenta Glamowskiego? Nie ma co ukrywać, że prezydent Glamowski jest prezydentem, który naszym zdaniem nie ma pomysłu na rozwój naszego miasta, tak? Jest to prezydent, który faktycznie funkcjonuje i stara się po prostu utrzymać status quo, ale nie rozwiązuje tych głównych problemów związanych z naszym miastem. Właśnie chociażby z problemami finansowymi szpitala, właśnie z inwestycjami w Grudziądzu, które mogłyby też przynieść korzyści tutaj doraźnym mieszkańcom. Tak? Większość po prostu inwestycji i też takich rozwiązań, które proponuje pan Maciej Glamowski, to są rozwiązania takie bardzo doraźne, tak? Które na krótką metę mogą oczywiście przynieść mu pewnego rodzaju poparcie, ale na dłuższą metę obawiamy się, że mogą doprowadzić do katastrofy finansowej naszego miasta. A Państwo dzisiaj się wypowiadacie jako Konfederacja, czy jako, żebyśmy wiedzieli jak podpisywać? Jako Konfederacja. Tylko Konfederacja. Dzisiaj tak. Jeszcze tylko ogólnie macie, tak? A wy do sejmiku macie tą listę taką jak... Do sejmiku, w sejmikach będzie po prostu lista Komitetu Ogólnokrajowego Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców. Właśnie to, co wspomniałem na początku tej konferencji prasowej, a jeśli chodzi o ruchy miejskie, tutaj w naszych miastach regionu, tutaj będą lokalne koalicje, tak? Ale na tej liście do sejmiku może być ktoś z Grudziądza, czy nie? Czy już nie ma, czy na liście do sejmiku tej naszej? Tak? Myślę, że będzie. Będą również kandydaci z Grudziądza, ale musimy wziąć pod uwagę, że lista sejmikowa, znaczy okręg ten sejmikowy jest to okręg dość duży, ten nasz Grudziądzki, który właśnie obejmuje 6 powiatów, więc będą też pewnie kandydaci spoza Grudziądza.